W tym odcinku chciałem Wam przekazać trochę takiej wiedzy na temat zniekształceń sygnału cyfrowego w odtwarzaczach CD. Nie mam do końca na ten temat wiedzy, ponieważ przygodę z odtwarzaczami CD dopiero zaczynam. Nie jestem specjalistą od technik cyfrowych w ogóle, ale próbuję się w tym kierunku jakoś dokształcić. Tu jest transport Denona DPS-1. Film o takim egzemplarzu jest już na moim kanale. To jest kolejna, druga sztuka. Ten został troszeczkę jeszcze zmodyfikowany inaczej. Zmieniłem jeszcze radiatory na większe, ponieważ te radiatory, które były o połowę niższe, się tak mocno grzały, że po odkręceniu obwodu drukowanego okazało się, że obwód drukowany jest aż, ma zmienione kolory pod radiatorami. Czyli sugeruje to, że jest bardzo mocno wygrzany. Ale do czego tak naprawdę zmierzam? Zmierzam do tego, żeby Wam pokazać, jak zmierzyć, lub inaczej, jakie są różnice w błędach odczytu danych, używając płyty nagrywanej, płyty w bardzo dobrym stanie tłoczonej oraz płyty specjalnej testowej. Do tego celu praktycznie trzeba użyć takiego urządzenia. Jest to jittermeter. Miernik, który mierzy procent źle odczytanych cyfrowych. Można tym mierzyć oczywiście nie tylko dane z CD, DVD, ale są takie mierniki, którymi można zmierzyć przewody USB, przewody jakieś optyczne, bardzo dużo różnych możliwych pomiarów, wykonać różnego rodzaju urządzeń, do których podawany sygnał cyfrowy. Na oscyloskopie widoczny jest sygnał z głowicy laserowej, sygnał RF. Do miernika podpiąłem wyjście sygnału RF oraz zegara. Powiem to bardzo ogólnikowo, tak jak wspomniałem, nie jestem specjalistą od technik cyfrowych. To jest informacja, którą zaciągnąłem z internetu. Mamy tutaj zegar, czyli każda próbka musi być taktowana zegarem i każda próbka musi być odczytana zgodnie z zegarem. Jeżeli próbka jest odczytana niepoprawnie, automatycznie wychodzi błąd. Czym to się objawia w rzeczywistości ten błąd? To jest ten właśnie błąd zegara, clock jitter. Tym, że jeżeli mamy idealny sinus, to ten sinus już w tym miejscu nie będzie idealny. On będzie miał jakieś powstałe błędy ze względu na złą synchronizację próbki z zegarem lub złą synchronizację zegara. W sieci znajdziecie sporo artykułów na ten temat. Proponuję się dokształcić, poczytać. Ja tak pobieżnie to przeczytałem, ale bazuje na tym, co pokaże mi miernik i chciałem Wam tą wiedzę właśnie przekazać. Do wykonania pomiarów użyję czterech płyt. Płytę testową Abexa, płytę tłoczoną w ładnym stanie technicznym, płytę tłoczoną podrapaną oraz płytę CD nagrywaną. Świeżo nagrana, niepodrapana. I zobaczymy, jakie będą różnice błędów w odczycie w zależności od tego, jaką płytę zainstaluję na CD. Płyta Abexa, malutka. Przebieg sygnału RF jest praktycznie poprawny. Zakres pomiarowy 20%. Zakres pomiarowy 10%. 10. Mamy około 6,2-6,3% braku synchronizacji zegara. Nie wiem, jakie odchyłki odczytu mają inne transporty lub inne odtwarzacze CD, ponieważ jeszcze tego nigdy nie robiłem na innym urządzeniu. Jest to pierwsza moja tego typu próba. To jest odczyt z płyty testowej, która jest fabrycznie nową płytą. Teraz zrobię odczyt na płycie tłoczonej, nie tak, no lekko bym powiedział używanej. Również mamy bardzo dobry wynik. Nie ma to praktycznie żadnego znaczenia, czy użyjemy płyty testowej, czy użyjemy płyty tłoczonej, ale za chwilę zobaczycie dość istotną różnicę.
Teraz będzie płyta tłoczona, podrapana. Oj, 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 i co się dzieje? Aż miernik ma problem z synchronizacją. Masakra. Zakres pomiarowy 20%. Ile mamy? W podskokach przy pierwszych próbach nawet dochodziło do 10% błędów. Ale dalej będziemy słuchali muzykę. Tylko ta muzyka będzie często pozbawiona już szczegółów, detali, straci przestrzeń, głębie. Ok, przechodzimy do czwartej płyty. Teraz będzie to płyta nagrywana. Jest to płyta nagrywana, która nie jest podrapana. Ciekawszy wynik przy zakresie pomiarowym 10% poza skalą. Brak pełnej synchronizacji miernika, czyli jest już taka ilość błędów na transmisji, że już miernik nie jest w stanie tego pogodzić odczytu z zegarem i korzysta tylko z wejścia sygnału RF. Zegar możemy teraz praktycznie odłączyć. Skala błędów sięga 11 czy nawet 12%. Robiłem też próby na płycie takiej nagrywanej, lekko już drapniętej. Dochodziło do 15% błędów. Ale muzyka dalej będzie grała. Sami odpowiecie sobie na pytanie, jakich płyt należy używać. Wykonam jeszcze takie pomiary na wielu odtwarzaczach CD. Tańszych, może nawet jeszcze droższych. I wtedy będę w stanie porównać, ile jest taki odtwarzacz w stanie odczytać z płyty testowej. Od jakości transportu, od jakości zasilania głowicy laserowej, prowadzenia głowicy laserowej, silnika, stabilności obrotów, zależy właśnie to, jaka jest ilość błędów w odczytywanym sygnale. Postaram się zrobić kilka pomiarów na różnego rodzaju odtwarzaczach CD. Mam w tej chwili Sony SCD chyba 1, mam jakieś dwa rewoksy do zrobienia i wtedy będę w stanie porównać, ile błędów odczytu jest w zależności od jakości wykonania transportu. Ponieważ, tak jak wspomniałem, pomiar jest wykonywany na wyjściu sygnału RF z głowicy laserowej praktycznie. W związku z tym nie ma w tym pomiarze żadnego udziału przetworników cyfrowo-analogowych typu DAC. I teraz od tego, ile jest w stanie taka głowica laserowa odczytać, jaka jest stabilność napędu, jaka jest jakość wykonania całego transportu, tyle otrzymujemy na wyjściu poprawnego sygnału cyfrowego. I od tego, jaka będzie jakość odczytu bezpośrednia z płyty, taką jakość dźwięku jesteśmy w stanie uzyskać. I na tym polega różnica między transportem a transportem lub odtwarzaczem CD a odtwarzaczem CD. Ten gra lepiej, ten gra gorzej, ten ma lepszą głębię, ten ma lepszą dynamikę, a tamten jest bardziej spłaszczony, ma dźwięk ciepły, zimny i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem audiofilem, podchodzę do tego wszystkiego bardzo, bardzo technicznie. To, co Wam przed chwilą wytłumaczyłem i pokazałem, to jest tylko taki dodatek do tego, co było inspiracją do zakupu tego miernika firmy Kikusui. Co mamy na oscyloskopie? Mamy sygnał przebiegu RF. I teraz musimy ten sygnał RF odpowiednio wyregulować. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach serwisowych. Jest to standardowa procedura regulacji CD lub DVD. I to, co widzimy na oscyloskopie, to widzimy. Natomiast można wykonać taką regulację jeszcze bardziej precyzyjnie niż to, co nam pokazuje obraz na monitorze. Do tego celu właśnie potrzebny jest taki miernik. Jak to działa? Podłączony mamy tu zegar, sygnał RF, a
Sygnał RF monitor jest podpięty dopiero do oscyloskopu, przechodzi przez ten miernik, ale to akurat nie ma żadnego znaczenia. I teraz wykonując kalibrację, na przykład w tym konkretnym modelu Denona DPS1, potencjometrem VR103 ustawiamy tak zwany idealny przebieg RF na ekranie oscyloskopu. I co możemy tu zaobserwować? Praktycznie, zobaczcie jedną rzecz. W tej chwili obraz RF praktycznie jest taki, jak był. Bardzo małe różnice, praktycznie niewychwytywalne dla oka ludzkiego. A kręcąc PR-kiem VR103, zwiększyliśmy z 6 do 7% błąd odczytu danych synchronizacji zegara. Regulacja zmieniła się, mamy 6%. Teraz mamy 7%. Zobaczcie, 7,5%. Dalej sygnał RF jest taki, jaki był praktycznie. I w tym celu zakupiłem ten miernik, żeby wykonać maksymalnie możliwie precyzyjną regulację optyki czy kalibrację odczytu płyty. I to jest tak naprawdę rzeczywisty powód zakupu tego dość specyficznego urządzenia. Można nim wykonywać pomiary dla płyt CD, jak również dla płyt DVD. Teraz dopiero po wykonaniu wszystkich procedur, takich jak widzieliście to już na filmie o tym modelu transportu, i na tym filmie pominąłem właśnie procedurę tej regulacji. Dlatego, że nie dysponowałem tego typu miernikiem, a starałem się zrobić to bardzo dobrze. To jest druga sztuka tego transportu. Ten transport uważam teraz dopiero za zrobiony i wyregulowany maksymalnie na tyle, ile jestem w stanie to wykonać. Przy użyciu płyty testowej, przy użyciu oscyloskopu i konkretnie tego miernika. Poprzedni transport, o którym był film, wróci do mnie właśnie jeszcze na wykonanie tej precyzyjnej regulacji. Więcej informacji na temat pomiarów jitter proponuję poszukać w sieci. Ja cały czas będę się w tym temacie dokształcał, próbował jak najwięcej informacji zdobyć. Jest to praktycznie drugi odtwarzacz CD lub transport, który w swojej historii robię. Transport wyregulowany, ustawiony, nowa głowica laserowa, zwiększona wielkość radiatorów, dodatkowo jeszcze parę innych drobnych modyfikacji i wyregulowany maksymalnie, jak to jest praktycznie możliwe. Mam nadzieję, że przynajmniej teraz uznaliście, jaka jest różnica w używaniu płyty oryginalnej, niepodrapanej, oryginalnej jakiejś podrapanej oraz płyty nagrywanej. Kolejne urządzenie, odtwarzacz CD firmy Sony, Super Audio CD, waga 25 kg i nad tym będę robił następne eksperymenty z pomiarem jitter.